Wraz z początkiem września rusza powszechny spis rolny. Ze względu na epidemię ankieterzy będą mieli możliwość kontaktowania się z Polakami wyłącznie telefonicznie, poinformował prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Przeprowadzenie spisu ma ułatwić także specjalna aplikacja. W tym roku spisy rolne odbywają się w całej Unii Europejskiej. Podobnie dzieje się w Polsce. Taki spis ma zbadać kondycję gospodarstw rolnych. Główny Urząd Statystyczny zbiera dane o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów, nawożeniu, środkach ochrony roślin, budynkach gospodarskich czy maszynach rolniczych. Założeniem spisu jest to, że realizujemy go na całej populacji, czyli że realizujemy badanie pełne. Ale ze względu na epidemię ankieterzy nie będą mogli korzystać tutaj z tradycyjnej formy. To znaczy muszą zrezygnować z wizyt w domach. Dlatego potrzebne były zmiany w prawie. Dyskusja nad nimi toczy się w Senacie. Wykluczamy możliwość prowadzenia wywiadów bezpośrednich w ogóle w trakcie trwania epidemii. Tak teraz realizujemy badania statystyczne wszystkie, że nasi ankieterzy jedynie korzystają z możliwości przeprowadzania wywiadów przez telefony i tak planujemy również w spisie rolnym w tych najbliższych dniach, w najbliższym miesiącu na pewno zobaczymy, jak sytuacja dalej prowadzić spis rolny. Także będzie on tylko oparty o samospis internetowy i o wywiady telefoniczne. Nie będzie wizyt bezpośrednich w gospodarstwach domowych. Ankieterzy będą mieli udostępnione numery telefonów. W ten sposób będą kontaktować się z osobami, których dotyczy spis, by sprawnie przeprowadzić badanie. Samo spis internetowy ma być przeprowadzony dzięki specjalnej aplikacji, jaką udostępni Główny Urząd Statystyczny. Spis rolny ma ruszyć 1 września i potrwa do 30 listopada.